Na wydarzenia w telewizji Zabrze zaprasza Jacqueline Kufel. Wtorek, 24 sierpnia. Sprawdźmy, co dziś w programie. Od środy 25 sierpnia wprowadzone zostanie zamknięcie odcinka ulicy 3 Maja w rejonie Parku Pileckiego. Zamknięcie tego odcinka drogi jest spowodowane przebudową przepustu drogowego istniejącego nad rzeką Czarniawką. Obchody miesiąca trzeźwości. Żeby zaprzestać picia, to trzeba chcieć przede wszystkim. W związku z przebudową przepustu nad rzeką Czarniawką wprowadzone zostanie zamknięcie odcinka ulicy 3 Maja w rejonie Parku Pileckiego. Ruch pojazdów, komunikacji miejskiej i pieszych zostanie utrzymany. Dla kierowców natomiast wprowadzone będą objazdy. Zmiana organizacji ruchu obowiązywać będzie od najbliższej środy 25 sierpnia do połowy lutego przyszłego roku. Wyłączony z ruchu kołowego odcinek ulicy 3 Maja, to jest odcinek w rejonie skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do wysokości Parku Pileckiego. Zamknięcie tego odcinka drogi jest spowodowane przebudową przepustu drogowego istniejącego nad rzeką Czarniawką. Stan przepustu nie pozwala na jego dalsze użytkowanie, musi zostać przebudowany niemalże w trybie natychmiastowym. W związku z powyższym dla pojazdów zostanie poprowadzony objazd od strony centrum, czyli od strony ulicy 3 Maja i od strony ulicy Winklera będzie prowadzony ulicą Makoszowską, Beskidzką i ulicą Paderewskiego. Natomiast w kierunku przeciwnym, czyli jadąc tutaj od autostrady A4, tudzież od dzielnic Kończyce i Pawłów, objazd będzie poprowadzony ulicami Paderewskiego, Beskidzką i Makoszowską. Oczywiście zostanie utrzymany ruch pieszych na wyłączonym z ruchu kołowego odcinku ulicy 3 Maja. Pojazdy komunikacji miejskiej będą poruszały się jak do tej pory, czyli te wprowadzone zakazy nie będą dotyczyły autobusów komunikacji miejskiej. Przebudowa przepustu planowana jest do 14 lutego 2022 roku. Zwracam się z prośbą do kierujących pojazdami o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do tymczasowego oznakowania. Sierpień został uznany miesiącem trzeźwości w 1984 roku. W Zabrzu obchodzony jest w ten sposób już po raz 28. Były spotkania organizowane przez Stowarzyszenia Abstynenckie, Nabożeństwa i Zabawa. Oczywiście bez alkoholu. Sierpień to tradycyjnie już miesiąc trzeźwości. Im więcej osób będzie trzeźwo podchodzić do życia, do swoich obowiązków, tym lepiej dla miasta, dla województwa, dla nas wszystkich, dla naszych rodzin, dla zakładów pracy. I promocja trzeźwości powinna być chlebem powszednim. O tym, jak zgubne skutki niesie za sobą nadużywanie alkoholu, wiedzą wszyscy. Nie wszyscy jednak potrafią się przed tym obronić. W tym roku będę obchodził 20 lat mojej trzeźwości i po prostu przeszedłem wszystkie te pułapy, obozy terapeutyczne, wyjazdy, zabawy bezalkoholowe i cieszę się z tego, że po prostu wyszedłem na ludzi, bo chcę powiedzieć, że żeby zaprzestać picia, to trzeba chcieć przede wszystkim. W Zabrzu od lat działają instytucje, które wspierają osoby walczące z nałogiem. To między innymi Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czy Ośrodek Leczenia i Profilaktyki Uzależnień, ale też stowarzyszenia i fundacje. Z ich pomocy skorzystały już setki osób. Nasze stowarzyszenie powstało 3 lata temu. Nie jest nas duża grupa. Grupa liczy około 20 osób. Ale wspieramy się po prostu nawzajem swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, nie? Bo jest to grupa dosyć taka mocna, która po prostu mają u nas ludzie po 20, ponad 20 lat abstynencji. Ale też przyszli nowi, którzy jak przyszli od momentu, tak zachowują abstynencję. I z tego jesteśmy bardzo dumni. Mamy takie 3 osoby, jesteśmy bardzo dumni. Najważniejsze są te małe kroczki, nie duże, te małe czynki. Drugiemu człowiekowi fajne rączkę podać, oczy, współczuć, jak on jest chory, nie tylko na pozór. To jest trudno, bo te dobra duchowe to nie można kupić. Sierpniowe przedsięwzięcia jak co roku były okazją do spotkania się zarówno osób, którym udało się już wyjść z nałogu, jak i tych wciąż szukających pomocnej dłoni.
Człowiek żyje prawdziwie po ludzku, prawdziwie ludzkim życiem dzięki temu, że może trwać w trzeźwości. A każdy z nich uważa, że każdy dzień w trwaniu w trzeźwości to jest dzień spełniony. I my jesteśmy tutaj po to, żeby ich wzmocnić, a jednocześnie dać im nadzieję. Zabrze włączyło się w obchody miesiąca trzeźwości już po raz 28. Więcej o tegorocznych obchodach miesiąca trzeźwości już dziś o godzinie 20.15 w gościu telewizji Zabrze. A ja żegnam się z Państwem i życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.